Nie mogę czysto jeść, ja nie mogę spać, nie mogę myśleć. Libido mi spadło poniżej zera. Dzień dobry, witam Państwa w tygodniu, który eksplodował wreszcie tym, na co wszyscy czekali, czyli filmem Pani Holland. Widzieliście fragment przed chwilą, to jest jedna z najważniejszych scen w całym filmie. Nie dlatego, że mowa o libido, o czym za chwilę, gdyż myślę, że program poświęcimy temu dziełu, na którym byłem wczoraj, dzień po premierze. Powiem Wam szczerze, że bardzo mi się spodobało dzieło, w sensie filmowe Pani Agnieszki Holland. Zacznijmy od tego, że zgodnie z przypuszczeniami i z tym, co pokazywane było w zwiastunach, ten film jest bardzo propolski. Jest tak propolski, że bardziej być nie może. Straż Graniczna, tak jak przypuszczali wszyscy i wszyscy wiemy ze zwiastunów, nazywanych, nie wiem czemu, trailerami z angielska, zwiastun, to jest polskie słowo, które zwiastuje różne rzeczy. Można dziecko zwiastować, w sensie Maryi zwiastowano dziecko w jakiś sposób, filmy się zwiastowało, zwiasturami, więc zwiastunie pokazano wszystko to, co pokazano w filmie, więcej tam nie ma tak naprawdę, te wszystkie sceny, które znacie z internetu, to jest wszystko. Straszne sceny, i to są bardzo dobre sceny, bo są straszne sceny, gdyż oglądając te sceny, tą część filmu oglądając, Ktoś, kto nie mieszka w Polsce, e, ktoś, kto nie ma, nie po kolei w głowie, e, w sensie mieszkając w Polsce, ale nie mieszkając w Polsce, ktoś, kto ma po kolei w głowie, sobie pomyśli, uuu, uu, uu, jest tam grubo, także raczej do Polski nie pojadę, skoro tam się tak traktuje ludzi. Po wszyscy są pokazani jako psychopaci. Jeden jest sprawiedliwy oczywiście, który najpierw mówi o ludziach z zagranicy, jako pigment w sposób wulgarny i obrzydliwy. Ale on się nawraca szybko, bo ma kobiety w ciąży. Widzi kobiety w ciąży spadające z samochodów, to widzieliście w Jastunach e, i we fragmentach filmu. I on się później nawraca, staje się dobrym e, pogręcznikiem, ale reszta pograniczników to jest po prostu jedno wielkie dno. E, Nonsto pijani, agresywni, wulgarni no nie podchodzić do, bez kija do nich, bo inaczej się to może źle skończyć. Tak zostali sportretowani i znów wracam do tego, że to jest bardzo dobry portret naszych pograniczników, bo znowu wracamy, w sensie przenosimy się na bliski wschód, oglądamy ten film, uuu, jest przerażająco. Ale niestety końcówka filmu zabija cały ten efekt, bo później jest długo, długo, długo różne sytuacje, które których zaraz powiem. No i na koniec pani Holand wymyśliła sobie, że nagle zrobi coś takiego, co dla e, nas jest jakoś tam czytelne w jakiś sposób, dla widza zagranicznego bo kompletnie nie, czyli pokazuje, jak nagle masowo przez nasze granice wchodzą, wszyscy jak są: kobiety, dzieci, starcy, mężczyźni, młodzi, yy, duzi, mali, grubi, chudzi, kobiety grube w ciąży te z dziećmi na rękach i z brzuchach, gdzie mają dzieci, na ramionach i wszędzie mają te dzieci, mm. dużo dzieci jest. I taki widz wtedy sobie pomyślił na koniec tego filmu, że aha, czyli było tam strasznie i źle. Ale teraz już wszystkich nas puszczają, i oni niestety mogą przyjechać, w związku z tym, że nie odczytają tego, że jest mowa o Ukraińcach, którzy legalnie przychodzą, w związku z tym, że uciekają przed wojną. No, słabe to jest, niestety trochę psuje efekt końcowy filmów, założenia, które nam by odpowiadały, czyli po prostu jako postrach. Koszmarny postrach, który powoduje, że do Polski się nie przyjeżdża. Jest jednak nadzieja, jest jednak nadzieja, bo dosłownie w dniu premiery filmu Pani Holland w Polsce, bo ona wcześniej była premierowana w innych krajach, bo w Polsce jest najpóźniejsza premiera z premier Pani Agnieszki Holland filmu, w dniu premiery polskiej niemieckie media obiegła informacja, że Niemcy zamykają się na imigrantów, zamykają granice, na granicy polskiej i czeskiej będą straże stały, nie będą puszczały imigrantów. A jako jeden z argumentów niemiecka prasa, cytując niemieckich polityków, podała, że wzorem dla nich jest Polska. Tak, dobrze usłyszeliście, wzorem jest Polska, która to stanowczo zareagowała na granicę swoje, kiedy przez Białoruś chciało dostać do nas mnóstwo osób i te stanowcze działania Polskiej Straży Granicznej spowodowały, że o wiele mniej w tej chwili przyjeżdża tych ludzi, gdyż już wiedzą, że Polacy są jazy straszni. I więc jest nadzieja jednak, że ten film pokazany na przykład w Niemczech, we Francji, we Włoszech, tam gdzie są duże problemy z imigrantami, spowoduje, że ciepło się będzie patrzeć na Polaków, że oni sobie poradzili. Mało tego, że sobie poradzili, też jeszcze są wzorce bardzo brutalne. Jak znamy Niemców, jak znamy Włochów, Francuzów w szczególności, aż Niemców chyba bardziej w szczególności. Te wzorce z filmu pani Holland mogą zostać zastosowane w tej chwili przez cywilizowaną Europę, i nikt chyba na całym świecie nie będzie o pretensji do nas o to, że w filmie zostaliśmy pokazani, jak jesteśmy pokazani, gdyż w odbiorze społecznym społeczeństw zachodnich, większości tych społeczeństw, będzie to odbierane bardzo pozytywnie. Więc kolejny pozytyw, jeżeli chodzi o spojrzenie na nasz kraj, wykonanie pani holland e, I należy się jej, na, myślę, że duże przeprosiny ze strony rządu, który rozpętał jakąś awanturę straszliwą, e, porównując jej film do dzieł. Hitlerowców. Do dzieł niemieckich socjalistów w czasie II wojny światowej, które to pokazywały różne racje w sposób obrzydliwy. Jeżeli chodzi o obrzydliwe takie skojarzenia, to tam jest w taki, taki, taki moment, który nawiązuje do czasów, kiedy niemieccy socjaliści w, w latach 1939-1945 w Polsce próbowali zaprowadzić nową Europę. Kiedy zatrzymywany jest w lesie samochód z, z działaczami, z aktywistami i żołnierz patrzy na panią Ostaszewską i wydaje mu się, że ona jest pigmento dodatnia, ona nagle zaczyna mówić ojcze nasz, czyli to, co Żydzi w czasie wojny musieli znać na pamięć, że przeżyć w jakikolwiek sposób. No i później oczywiście całym chórem cały ten samochód pełen tych aktywistów, ojcze nasz, ludzie z niebie, mówi, recytuje, e, na koniec padają wulgaryzmy z jednej drugiej strony, no i sobie odjeżdżają. Także jest takie nawiązanie do jakichś takich elementów polskich, które to powodują, że ludzie z innych kultur, przypominam, że w czasie wojny Żydzi byli Polakami po prostu, także to nie ma żadnej na kultury, ale jest ta fama, że Polacy są bardzo źli. I to nawiązanie do socjalistów niemieckich jednak w tym filmie jest, ale nie w sposób, który e, sugeruje nasz rząd, który dostał, tak wspomniałem, niezłego dolca na półcie tego filmu. Film jest. dobry. Dobry, to jest dobry film. Powiem tak, na skali normalnego filmu, takiego normalnego filmu dla ludzi normalnych, czyli po prostu idą do kina na Pasikowskiego, to jest bardzo podobny do filmów Pasikowskiego. film. To jest film sensacyjny troszeczkę, troszkę społeczny, bardziej sensacyjny i społeczny, a czasami bardziej społeczny i sensacyjny, ale to jest taki Pasikowski. Jest tam wartka akcja i są, jest kilka fajnych wątków, które zostały. Położone moim zdaniem, ale to jest inna sprawa. No więc w skali normalnego filmu, na który widzicie kina, takiego sensacyjno, takiego interesująco społecznego dramatu, thrillera, to jest takie mocne 6 na 10. Naprawdę mocne 6 na 10 i to nie jest zły film. To jest przeciętny film, ale nie jest to zły film. To jest dobrze zrealizowany film. Jeżeli chodzi o skalę pani Agnieszki Holland, to znając jej wyczyny dotychczasowe, powiem, że to jest takie... Mocne 60 na 10, bo naprawdę w tym filmie się postarała. To nie jest Europa, Europa, która się, nie wiem, podoba wielu osobom. Moim zdaniem jest to gniot i dość nudno przedstawiona, ciekawa historia. Ten film Ożyda, gdzieś tam w kanałach siedzących i parę innych jej filmów. No one są po prostu, wiążą z tym filmem się, tylko poprzez to, że są cholernie długie i nudne. a Ten jest cholernie długi, nudny do końca nie jest, bo tam się ciągle coś ciekawego dzieje. Wspomniałem o Macieju Szturze, który wystąpił teraz na początku naszego Pitu. Na przykład ta scena jest wybitnie propisowska, tak? Proprawicowa, prokonserwatywna, nie propisowska wybitnie. Bo on w tej scenie on jest pacjentem pani Ostraszewskiej, która jest psychologiem. Na początku filmu jest psychologiem, im dalej w las się przemienia w psycholożkę. Okay. Łodewa, no więc on jest jej pacjentem. Łączą się na takim specjalnym łączeniu psychiatrycznym, bo oczywiście w tym momencie Dawid panuje w całym kraju, chociaż połowa ludzi ma maski, większość nie ma maski, w szpitalach w prawie nie ma maski, oprócz chorego jednego, w sklepach jedna osoba ma maskę, większość nie ma. To jest takie, no, ale to było pod i tam faktycznie tak było. Tu trzeba przyznać, że pani Holand się przyłożyła do tego filmu pod względem takim faktograficznym, że tam faktycznie wszyscy mieli w nosie maski. No więc pan Sztur się łączy ze swoją psychologią i tak żyje w kraju, w którym rządzą źli ludzie, faszyści, naziści, psychopaci, złodzieje, bandyci. Już tak nakręca, bo jest po cały maciej sztur w takim rzeczywistości, bo z tego występuje, gdzieś tam, zawsze mówi takie rzeczy od siebie, a tutaj po prostu od siebie w filmie powiedział to, co myśli na temat naszego kraju. I tutaj Pani Ostraszewska go stopuje, tak moment, 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 mój drogi pacjencie, naćpałeś się, nie? On tak, no, trochę tak. No i mówi mu, żeby te, odstawił w narkotyki i zrywa z nim sesję i to się kończy ta scena i to jest taka scena, którą można by pokazywać i używać, jak wyglądają ludzie, którzy mają... Troszeczkę nierówno pod kopułą, tak? Tak, ten panmacie już tur w filmie nas rzeczywistości, że bez leków to i takich rzeczy nie robią normalnie. Po prostu muszą się dobrze naćpać, żeby takie rzeczy robić, także to jest bardzo fajna scena. I też nie rozumiem, dlaczego rząd nie wyciągnął tej sceny, żeby pokazać. Oczywiście, jak to oni ośmieszyć, zdruzgotać, sponiewierać ludzi, którzy są antyrządowi. Nie mam pojęcia. Inna scena, która jest też dość słynna, bo pojawia się w tych wszystkich rzeczach, które krążą w internecie. To jest jedna ze znanych aktorek, nie pamiętam jak się nazywa, taka ciemna. No jakaś fajna była. A później coś tam się stało, ale ciągle z dobrą aktorką, tak? I tam jest taka scena, że po prostu ona głosowała na PO i to łaziła pod sądy i to jest tego fragment pokazywany w tych wycinkach, jeżeli chcecie zobaczyć całość i na ten film, ale naprawdę warto pójść. Nie kosztowało to 20 zł, to nie jest jakiś duży pieniądz, a przekonacie się. Czym się różni propaganda Pani Holland, która sprzedaje to jako coś strasznego, yy, rządu, który sprzedaje ten film jako coś strasznego, wszyscy rząd że film jest czymś strasznym, a tak naprawdę jest takim przeciętniakiem, dobrze zrealizowanym, w którym jest wiele fajnych elementów, które warto zobaczyć, jeśli ktoś ma na to ochotę. Wracając do tej pani. Ona mówi o tym, że głosowała na platformę i była pod sądami, ale to co robią ci aktywiści, to że jest zbyt grube, w związku z tym nie da swojego samochodu, żeby wozić nielegalnych imigrantów po lasach. Bo tak, bo zostanie zarekwirowany, będziemy miała kłopoty, bo to jest przecież przemyt ludzi. I ta scena też jest fajna, bo pokazuje, że po tej stronie liberalnej to są ludzie myślący, ej. Ja rozumiem, ze świeczką pod sąd, no jest to dość głupie, ale mogę to zrobić, tak? bo to jest bezpieczne dla mnie. E, mogę głosować na jakąś platformę, tak, no dobra, ale nie będę wchodziła w kolizję z prawem, po prostu wypadł. To jest dla mocnych świrów i ta pani Ostrzowska gra taką kobietę, która wylądowała gdzieś na prowincji z wyboru swojego po śmierci męża, który oczywiście zmarł na Dawida, bo na co mógł zemrzeć może jak nie na Dawida, tam jest parę takich elementów równie zabawnie, niemądro, Głupich, takich nawiązujących do rzeczywistości, ale pominijmy je. Ta pani Ostaszewska jest taką postacią, która jest autentyczna bardzo, bo w pamiętacie, pewnie oglądając Polityko dłużej niż dwa lata, że tutaj w Polityko, na samym początku tej całej jazdy na granicy udałem się tam z kamerą jeszcze, zanim w ogóle to się stało modne, zanim media wychwyci, że coś się dzieje, zanim media i politycy wychwycili wychwyci, co się dzieje, i pamiętacie, te relacje z granicy i one się pokrywają z tym, co w tym filmie pokazuje pani Ostaszewska. bo tam faktycznie są tacy ludzie z dużych aglomeracji miejskich, czyli młodzi z dużych ośrodków, którzy się znudzili miastem strasznie i się tym miastem zbrzydzili i potrzebują nowej odskoczni, w związku z tym kupili sobie za jakieś pieniądze chatki tam na Podlasiu e, i w tych chatkach sobie żyją, nie nawiązując kontaktów żadnych z miejscowymi, tak jak pani Ostrzeszewska w tym filmie, e, żyjąc w takiej izolacji troszeczkę od życia lokalnego, w związku z tym nie mają pojęcia, co się dzieje na miejscu. E, no i oni wtedy, jak zaczęła się ta akcja z imigrantami, najbardziej nabruździli samym emigrantom. Bo to, że Straż Graniczna jest straszna w tym filmie, to jest jedno i to jest, mówię, to jest bardzo fajne, bo jak to puścimy gdzieś za granicę, to będzie dla nas bardzo dobry, bardzo dobry PR. Ale o tym już mówiłem. W rzeczywistości Straż Graniczna od samego początku pomagała tym ludziom, tak? I jedna i druga strona. W krękach, po granicy Polski, ja tam byłem wtedy, kiedy rozciągali tą serpentynę, pierwsze, pierwsze partie serpentyny były w, w roz, rozciągane. Zanim nie pojawili się aktywiści e, i politycy nie zainteresowali się tym i media, to zarówno polscy pogranicznicy, owszem, spychali tych ludzi na drugą stronę, ale dawali jedzenie, picie, pomoc, powerbanki, tak po prostu było. Z drugiej strony, pogranicznicy po Białorusi robili dokładnie to samo: czyli karmili tych ludzi, żeby po prostu jak najszybciej wydostali się z Białorusi i zrobili ferment u nas. Dopiero jak ci aktywiści, właśnie ci ludzie typu pani Ostarzewskiej, zaczęli robić raban wokół tego, i zjechały się kamery, i ten, ten cały hałas się wokół tego zrobił, ci biedni pogranicznicy nie mogli już pomagać, bo to byłoby filmowane, a to było łamanie prawa. I w związku z tym zaprzestano tego. I tacy działacze jak pani Ostarzewska w tym filmie to oni doprowadzili do sytuacji, w której ci imigranci zaczęli mieć naprawdę tam przerąbane, gdyż zaczęli być zatrzymywani pomiędzy. Dwiema strefami, białoruską i polską, tzw. tak zwanej ziemi niczyjej. To nie jest dobrze pokazane w tym filmie. To, to, co się dzieje w tym filmie, to jest jakiś jeden wielki amok. Polacy dostają imigrantów, oczywiście ich brutalnie przerzucają, bardzo dobrze, bardzo brutalnie, i bardzo dobrze, że to pokazano, że jest bardzo brutalne, bo to strasz, jak powiedziałem. Przerzucają ich później Białorusi, którzy są pokazani jeszcze gorzej niż Polacy, bo ile Polacy to są wyrachowani, cyniczni zawodowcy w tym, co robią. E, oczywiście bardzo złe rzeczy robią, bo są złymi zawodowcami, ale to tylko w tym filmie. To Białorusi są pokazani jak zwierzęta jakieś kompletne, non stop pijani, okradają tych biednych imigrantów, biją ich, kopią, poniewierają, a Polacy tylko po prostu łapią i przerzucają. Tak w tak, tym filmie jest to pokazane. Jak w rzeczywistości wspomniałem przez chwilę przed chwilą, także nie będziemy do tego wracać, tutaj ten film jest no, bliski wyobrażeniom, tak zwanych aktywistów, którzy są pokazani w tym filmie jako bardzo, oczywiście, fajni ludzie, ale daleki jest bardzo tego, co się działo w rzeczywistości na tamtym terenie. Przejdźmy do aktywistów. Aktywiści w tym filmie to oczywiście są bardzo fajni, mili, młodzi ludzie, tak? A czy część z nich ma korbę, dość potężną, część z nich jest naiwna? E, wszyscy oni zbierają podpisy od tych imigrantów, których spotykają w lesie i w tak się działo, że oni spotykali w lesie imigrantów i to jest pokazane jeden do jednego w tym filmie, że spotykali ich, zbierali podpisy pod wioskami wizowymi, azylowymi i zostawiali tych ludzi w holerze. W tym filmie troszeczkę jest to upiększone, że na przykład aktywistka zdejmuje swoje buty i daje jakieś imigrance i mówi nie. Ty potrzebujesz ich bardziej, a ja do domu mam tylko lebosaka 30 km, więc sobie jakoś poradzę. No ok, są takie, no, takie humorystyczne troszeczkę sceny. Tam jest parę takich scen, przy których można się zaśmiać, jeśli nie ma się empatii ani trochę, więc ja się parę razy zaśmiałem. Ale ci aktywiści są pokazani jeden do jednego, tylko nie jest pokazane coś bardzo istotnego. Że ci aktywiści, to oni byli częścią mafii zajmującej się handlem ludźmi, bo o co chodziło z tymi podpisami? Z podpisami chodziło o to, że w chwili kiedy imigrant przekracza granicę Unii Europejskiej i podpisuje ten wniosek, który zbierali im od imigrantów aktywiści, to te wszystkie wnioski trafiały do kancelarii prawnych w Warszawie najczęściej i wszystkie te kancelarii pieniądze za te wnioski, bo to było rozpoczęcie procedur wizowych dla tamtych ludzi. Czy się pojawili później w tych kancelariach, czy nie, to za każdy wniosek kancelarie Kosiły Szmalec. Później, jeśli by się zjawili faktycznie w tych kancelariach, no to cały po prostu, jest ciąg zdarzeń, który doprowadzi do legalizacji jakiegoś człowieka, i też te wtedy miały zaklepane, że one będą prowadzić te sprawy. W związku z tym Unia znowu płaciłaby im pieniądze za procedury do przeprowadzenia. To nie jest pokazane. Ja chyba wiem dlaczego. Bo ten film. Jest takim dziełem, w którym można zobaczyć znamienitości życia Warszawki, Warszawy, stolicy naszej. Pani Ostaszewskiej chwili, kiedy ją policja brutalnie zabiera na przesłuchanie, które jest jest no, pokazane w sposób tak straszliwy, że można się po prostu załamać psychiatrycznie, bo oczywiście wszyscy policjanci i policjantki wyglądają jak strażnicy obozu koncentracyjnego, koncentracyjnych. Mają takie tworze, blody, są oczywiście blondynami, wytrzoszczone, niebieskie oczy i jeszcze do tego wszystkiego panią wszystką rozbierają do naga i to jest scena, w której są tak zwane momenty, bo pani Holland jest reżyserem starej daty i jak w jej filmie nie ma momentu, bo to w czasach komuny ludzie chodzili do kina nie dlatego, że filmy były fajne, bo na ogół nie były fajne, że było dużo Fajnych filmów, ale w tej całej masie większość była niefajna, i żeby ludzie poszli do kina, trzeba było pokazać gruczoły mleczne kobiety. Tak no więc, tutaj w tym filmie też w jakiś sposób jest to wytłumaczalne, ale te gruczoły są pokazane. Pani Ostraszewska rozbiera się całe, jest taka scena jak stoi naga. No i w latach 70-80 wszyscy po prostu by jakieś robili ruchy pod kocykami, no ale dzisiaj to nikogo jakoś kompletnie nie obchodzi. No i ta scena tak umyka, ale są momenty. Ale kończąc tą scenę, w tej scenie na koniec pojawia się prawnik i to nie jest byle jaki prawnik, to nie jest aktor. To jest jeden z prawników, który oczywiście jest antyrządowym prawnikiem, który to pod tymi sądami, razem z tymi dużymi wyborcami Platformy, ze świeczkami stały protestował przeciw reformom ziomor. To jest ten dokładnie człowiek, to jest jeden z szyszek tego, tego całego świadka prawniczego. Tam jest mnóstwo osób, nieznanych nikomu, ale znanych w Towarzystwie Warszawskim, bo są żony... Różnego rodzaju artystów, prawników, oni sami w małych rolach, niedostrzegalnych dla zwykłego widza, występuje masa naprawdę znanych w Warszawie twarzy. I w związku z tym nic dziwnego, że na ten film waliła cała Warszawka, bo tam oni wszyscy byli w tym filmie oraz mogli zobaczyć znajomi tych ludzi, że oni w tym filmie są i razem się poklepać po ramionach, tak dobrą robotę zrobiłeś, wystąpiłeś w antyrządowym filmie. A ten film nie jest antyrządowy. Co ciekawe, on nie jest antyrządowy do tego stopnia, że bardziej jest antyunioeuropejski europejski, antyniemiecki, gdyż o rządzie tam parę razy jakieś przebitki padają o tych faszystach i tak dalej. Jest pokazany jakiś fragment w konferencji, zdaje się, że Błaszczaka z prezydentem, nie wiem, bo to jest tak niewyraźne na tym ekranie, że, że nie można było ich rozpoznać, ale te kwestie nasze, takie wewnętrzne, polskie, są mało tam widoczne tak naprawdę. To jest fajny stan psychologiczny film skonstruowany. Kwestie polskie są mało widoczne, ale bardzo często pada w tym filmie oskarżenie wokół, wobec Unii Europejskiej, która zaprosiła imigrantów milionami do Europy, po czym dziesiątki tysięcy z nich, i to jest pada w tym filmie giną po drodze. I to nie tylko w tych lasach na Podlasiu, bo tam ich mało ginęło w rzeczywistości. Dlaczego, to praktycznie nikt nie zginął. No, ja wiem, że w mediach można było przeczytać, ja sam czytałem w egzaminie wyborczego taki artykuł, gdzie kości... Martwych, zmarłych z głodu i z zimna imigrantów obgryzane są przez małpy, lisy oraz wilki. nie, do, Przez wilki dokładnie, małpy tam nie było, że wilki obczerają martwe zwłoki imigrantów, jest strasznie. Wiecie dobrze, że Grupa Granica mówiła o jakichś dołach z wapnem, w którym są tysiące imigrantów. Nie, u nas tego nie było. W tym filmie, oczywiście, i pada to, że tutaj jest bardzo źle. Ale główne oskarżenie idzie w kierunku Unii, czyli w kierunku Morza Śródziemnego. Padają dość dokładne cyfry. Ludzie którzy giną w trakcie przyostawania się do Europy, gdzie ta Europa ich nie chce później. Jak wspomniałem w chwili premiery w Polsce tego filmu, Europa się całkiem zamknęła na imigrantów. Byłem przez sytuację na Lampedusie we Włoszech, gdzie przybyło no, kilkadziesiąt razy więcej imigrantów niż tam mieszka ludzi. Także Zachód jest wściekły na tą sytuację i zaczyna coś z tym robić. I w tym filmie pada oskarżenie wobec właśnie Zachodu. Zresztą jest taka scena, zrobiliście chyba zdjęcie, bo zrobiłem sobie w trakcie filmu, mam nadzieję, że nikt mnie za to nie zamknie, bo to jest nielegalne, że ci ludzie, ta główna para, w sensie główna rodzina, które wydawałoby się na początku bohaterami głównymi całego filmu, wreszcie udaje się wydostać z tych wszystkich rzeczy, które są bardzo, bardzo złe i siadają w krynkach, tak to wygląda przynajmniej, czekając na jakiś transport. I nad nimi jest, jak widzicie, narysowana gwiazdkami Unia Europejska, i to, ten, ta, ta scena, tak, puf, puf oddaje sedno tego filmu. To nie jest film antypolski, to jest film antyunijny, czego też nasz rząd nie potrafi wykorzystać, bo nie widział tego filmu przed tym, jak rozpętał aferę. Jeżeli przy Krynkach jesteśmy, w miejscowości, która była pierwsza zaatakowana przez imigrantów, e, ciekawa rzecz, to tam. Jedyny raz w trakcie całego filmu pojawia się kwestia handlu ludźmi. Ale nie, że po ci ludzie po prostu handlują ludźmi, bo tam przemyć za ciężkie pieniądze ludzi, którzy tam byli płacili ciężkie pieniądze, myśląc, że jest luzik, bo w tym filmie jest to fajnie pokazane, że ci ludzie sobie kupili bilety takie turystyczne w Iraku, w tych krajach z, z typu Syria i innych, normalnie sobie bilety na wycieczkę, wsiadali w samoloty i oczekiwali, że będą z autobusami przejeżdżali przez przejścia graniczne, a tak wiadomo nie było im trafiać do lasów, tak? Więc to jest fajnie pokazane na początku tego filmu i to jest prawdziwe znowu, w tym filmie jest to bardzo prawdziwe. Tyle, że za tymi biletami stała mafia, która kontrolowała to i na Bliskim Wschodzie, i na terenie Białorusi, i po naszej stronie byli kurierzy, którzy przechwytywali tych ludzi, którzy zapłacili za transport do Szwecji, do Niemiec, do Francji, do Danii, tam gdzie chcieli jechać. I to w ogóle nie jest pokazane w tym filmie. W tym filmie nie istnieje temat handlu ludźmi. Jest tylko jedna taka scena, kiedy przyjeżdża po tych, po ty, po tych Syryjczyków. Ehm, wesoły Czech. Busikiem i on sobie po prostu bierze ludzi i odjeżdża, bo tam trochę pomocy ze strony tego dobrego pogranicznika jest, żeby uciekają. I to jest całość kwestii handlu ludźmi w tym filmie, czyli nie ma jej kompletnie. Nie ma żadnych zarzutów w kierunku państwa białoruskiego, które zorganizowało ten proceder, w kierunku mafii niemieckiej, szwedzkiej. Blisko wschodniej. Nie ma tego w ogóle. Oskarżenia padają tylko w kierunku polskiej strony głównie. No to może być denerwujące, ale jak wspomniałem, to oskarżenia działają na naszą korzyść, w związku z tym nie ma co się na to denerwować. A to jest tylko i wyłącznie film, który należy pokazywać na całym świecie, bo on robi nam na dłuższą metę bardzo dobrze. Ciekawostka. Oczywiście Polacy, tacy normalni Polacy, są przedstawieni jako w zachlani, prymitywni, prości, puści. Aczkolwiek kilka scen jest bardzo prawdziwe. Taka scena, kiedy z lasu wychodzi Afganka, o której zaraz więcej powiem, bo to też jest bardzo Nieautentyczna postać, bo ta ona tam nie powinna mogła się znaleźć w, w tym filmie. Kiedy wychodzi i spotyka chłopa, chłopie daje wodę, jabłko, posiłek i od razu chwyta za telefon. Bo tak właśnie tam było. Ci ludzie faktycznie pomagali tym ludziom, dawali wodę, pożywienie, przyjmowali ich często w domach, ale wzywali Straż Graniczną, bo tego wymaga polskie prawo. Tak? Tymczasem w filmie zostało to pokazane jako coś no, bardzo złego. Bardzo złego e, i współpraca miejscowości z miejscowymi e, strażnikami granicznymi oraz wojskiem pokazana została jako coś koszmarnego i niedopuszczalnego, kiedy to było zgodne z prawem. I tak powinni właśnie zachowywać się wszyscy, którzy spotykają gdzieś imigrantów nielegalnych. Aktywiści też tak się powinni zachowywać. Dla pani z Afganistanu, bo jest to taka Afganka, tajemnicza postać, wykształcona, czuć powiem, że jest wykształcona, zna tylko angielski w ogóle, niezależnego innego języka, to dość ciekawe. I ona okazuje się byłą pracownicą polskiej ambasady w Kabulu, tak? Którą to zostawiono na miejscu i która to teraz przedziela się przez jakieś krzaczory. W środku zimy próbuje się dostać do Polski, żeby tam dostać azyl, bo przecież była pracownicą ambasady Polskiej. No więc ta sytuacja jest kompletnie niemożliwa i nieprawdziwa, gdyż polska ambasada, nie wiem jak większość ambasada, ale polska, bo tu akurat znam dokładnie ten temat, gdyż zdarzyło mi się już dobre kilka miesięcy po tym, jak Afganistan został zajęty przez talibów, zostać poproszonym przez jeden z dziennikarek afgańskich o to, żeby jej pomóc się stamtąd wydostać. I uruchomiłem swoje znajomości, telefony i okazało się, że jest ciągle, była jeszcze parę miesięcy później, to było z pół roku po tym, jak zajęto, w, jak talibowie zajęli Kabul, jeszcze działała cały czas taka nitka, która dzięki naszemu rządowi funkcjonowała, że jak ktokolwiek tam się znalazł, już nawet nie z pracowników naszej ambasady, tylko ktokolwiek, kto był zagrożony, a chciał stamtąd się wydostać, to polski MSZ, potrafił wysyłać samoloty, żeby tych ludzi tam ściągać stamtąd. Także postać tej kobiety, która pracowała w naszej ambasadzie i została wykiszkowana, jest nieautentyczna i nieprawdziwa. No, musiała być totalną, by nie, nie zgółą, żeby wejść w takie terapie, jak weszła, a film filmie pokazana była jako inteligentna kobieta, w związku z tym e, raczej jest to niemożliwe. Bardziej jeszcze niemożliwe jest to, że właśnie ta kobieta jest wyciągana w tym filmie przez pograniczników i policję z łóżka, gdzie leży pod respiratorem, bo o mało się właśnie nie dopyła w bagnie. To też jest niemożliwe, niewykonalne, to jest yy, wymyślone na potrzeby scenariusza. Buduje to fajnie napięcie oczywiście, ale od strony faktograficznej graficznej jest to nieprawdziwe, gdyż ci ludzie, kiedy już trafiają do szpitali w ciężkim stanie, często, gęsto, to do końca procedur medycznych, dopóki nie wyzdrowieli, nie byli stamtąd ruszani, dopóki doszli do zdrowia pewnego, byli oddawani w ręce Straży Granicznej, która robiła z nimi, co miała do zrobienia. Pushbacki ewentualnie wysyłała do krajów pochodzenia, bo też taka sytuacja miała, przypomina, miejsce wtedy, gdyż Irak błyskawicznie, widząc, co się dzieje uruchomił, jeśli pamiętacie, a pamiętacie większość z Was dobrze, uruchomił specjalne loty między Bagdadem a Polską i Białorusią, żeby tych ludzi jak najszybciej przetransportować z powrotem do domu, bo oni zorientowawszy się w jakim są Bagnie, o, chcieli wrócić w jakiejś tam części i wracali. Jak wspomniałem, polska ludność to jest po prostu kompletny dom. W, w, w Pograniczycy kupują wodę w sklepach, co jest niemożliwe, bo nie z wodą złapany, wiecie co się z nim dzieje. E, Miejscowa ludność jest prymitywna, tak? Ale z drugiej strony jest ta część inteligencka naszego kraju, które uważajcie, nawet najbardziej mało inteligentnie wyglądający aktywista zna francuski, zna angielski, zna wszystkie możliwe języki i dogaduje się ze wszystkimi tymi ludźmi w krzaczorach w dowolnym języku, tak jak nie może, to ma tłumacza, generalnie po prostu jest no, taka wieża babel totalna i ci ludzie, ci dobrzy w tym filmie to są po prostu perły jakieś, żebyśmy mieli po prostu, nie wiem, jakieś parę procent takich ludzi w Polsce, to myślę, że po prostu byśmy żyli jeszcze lepiej niż żyjemy, no ale nie mamy i to jest też na potrzeby filmu, co w finale... Tego filmu powoduje, że on zamienia się w jakąś tragikomedię, bo po oddzielniu z lasu parów pigmentu osobników, mocno pigmentu dodatnich, yy, z którymi tam Maja spędza noc, bez żadnych tych skojarzeń, Po prostu zostaje z nimi, żeby nie cierpieli, bo rano przyjeżdża transport, oni po wyszorowaniu, yy, po wzięciu prysznicy, po umyciu się. Okazują się raperami i z polskimi aktywistami, i z rodziną pana Sztura, który się też pojawia na końcu tego filmu, rapują jakieś pieśni, które są bardzo wzruszające ale scena ta jest kolejnym takim komediowym elementem tego filmu. Tak jak powiedziałem, nie jest to film oscarowy, aczkolwiek ma szansę na Oscara. Nie wiem, czym się nam ludzie wzruszają za bardzo, no ale jak ktoś lubi się wzruszać i byle co go wzrusza, na przykład, nie Wolne Sądy go wzruszają na co dzień i płaczę, czytając Konstytucję, albo jest tak, jak ten sztur w tym filmie po prostu, no, na lekach ciągle, w związku z tym łatwo go pobudzić emocjonalnie, żeby się wzruszyć, no to ci ludzie na sali mogą się wzruszać. Osobiście byłem w kinie Muranu w Warszawie, więc takie kina Sala, bo wielu z Was pyta o to, która na to chodzi, w żółle chodzi. Sala była w 80% wypełniona, 70-80% wypełniona. Tylko że to byli kodiarze głównie, coś starsi ludzie, to była 15 po południu, wieczorem, pewnie większa frekwencja jest, tak? No i oni byli bardzo wzruszeni, i faktycznie część z nich była bardzo wzruszona i widziałem łzy w oczach, na koniec klaskali, ale ktoś, kto, nie wiem, widział Rambo albo widział wiele innych filmów, w których dzieją rzeczy różne z ludźmi, którzy no cierpią bardzo. Może w Rambo to cierpienie nie jest jakoś jak bardzo autentyczne, ale ktoś, kto widział jakieś dwa, trzy filmy w życiu w tej tematyce, no albo widział na żywo te agia ja, imigrantów, uchodźców, sytuację na granicy, sytuację w Iraku, gdzie jak pamiętacie zbudowaliśmy szkołę razem. Wszyscy widzowie Pitu i polityko zbudowali szkołę w Iraku tam, skąd pochodzą ci imigranci, ktokolwiek widział na żywo albo ma wyobraźnię, jak wygląda migracja, imigracja nielegalna, no, ogląda ten film jako zwykły film, taki trochę sensacyjny, bo trzeba przyznać, że wspomniałem o panem Pasikowskim. Pan Pasikowski, bo ten film jest porównywany często do pochłosia. Pokłosił pan, Pasikowski zrobił scenę pościgu, która była tak żywiąco słaba, że wszyscy się śmiali w kinie, nawet ludzie, którzy lubią pana Pasikowskiego. Tu sceny pościgów są super. W ogóle super fajnie zrobiony film. A to, że w związku z sytuacją polityczną jest wykorzystywany na wszystkie możliwe sposoby, pani Holland. Z moich rozmów z ludźmi, którzy z nią ostatnio się wzięli osobiście, jest przeszczęśliwa. <laughs> się nie spodziewała Bidaczka, aż takiej reklamy zarobi pieniądze, stanie się słynna znowu w lewicowych różnych strukturach w całej Europie, będzie po prostu to ognała faszystom popalić. Z drugiej strony są te rządowe akcje, które nie przynoszą skutku, bo powiem tak. Coś mi się wydaje, że ten taki klip pokazujący, jak faktycznie to wyglądało, był puszczany przed tym filmem. Tyle, że ludzi do sali wpuszczono dopiero po pięciu minutach, kiedy już leciały te wszystkie pozostałe klipy, więc myślę, że ten klip rządowy, który był teraz wymuszany na kinach studyjnych m.in., no nie będzie widoczny dla nikogo kompletnie. Zamieszanie jest ogromne. A ja niezmiennie, już tak kończąc nasze spotkanie, zastanawiam się, kiedy. Nauczy się ta strona patriotyczno obecnie jeszcze rządowa, w kulturę. Bo wiedząc o tym, że taki film powstaje, a ja osobiście zatrudniłbym jakiegoś dobrego reżysera, zatrudniłbym fajną ekipę, napisałbym fajny scenariusz, który pokazuje naszych pograniczników w sposób taki, który po prostu pobudza radość w sercach każdego. Bo wiecie, co taki film można zrobić, tak? Amerykanie takie filmy kręcą, my za komuny kręciliśmy takie filmy, i takie filmy mogą powstawać, tak? bo z kulturą nie walczy się wrzeszcząc pod kinami i pod teatrami i pod salami koncertowymi, tylko robiąc własną kulturę. A mija ósmy rok rządów obecnej ekipy, no i jakoś nie widać, żeby oni wiedzieli, na czym polega zabawa, kulturą, propagandą, i że nie mają najmniejszych umiejętności korzystania z narzędzi, które mają. Przecież mają całą pieprzoną kinematografię tak pod sobą. Mają ogromne pieniądze. Czy ktoś pamięta jakiś film z ostatnich paru lat stworzony na potrzeby właśnie takie bogoojczyźniane, pobudzające krew w serduszkach Polaków? Jeden taki film, pamiętacie może? No ja nie. No i to jest główny problem całej tej sytuacji, że miast walczyć na filmy, na sztuki teatralne, na koncerty, Toczy się bitwa do jednej bramki, bo co by nie mówić, to ta strona lewicowo-liberalna potrafi w kulturę. A nawet jeśli często jej to nie wychodzi dobrze, to jednak potrafią to robić tak, żeby wzbudzić emocje i przerażenie drugiej strony, która w tam kulturę nie umie. No i z myślę, Was chyba zostawię, bo więcej o tym filmie mówić nie ma co, aczkolwiek myślę, że przekazałem Wam taki obraz całościowy, więc jeśli ktoś jest takim twardym patriotą, takim prorządowym, który po prostu gardzi, no to nie pójdzie na ten film, tak? Jeżeli komuś się trafi go zobaczyć, to nie będzie jakoś miał strasznie zmarnowanego czasu, tak? Bo to jest niezła produkcja. Czy coś z niej wynika więcej poza tym, że w tej chwili zbudza emocje, może zadziałać naszą korzyść na dłuższy dystans, I kiedy ten film zobaczy ktoś, kto by chciał przez Polskę przejechać, a jak już Niemcy sobie mówią, przez Polskę mało kto chce przyjeżdżać, to jest następny temat. Czy to będzie film, który zostanie zapamiętany na lata i będzie się oglądało go po latach? Szczerze mówiąc, nie sądzę. I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie, które zajął jeden film. Jedna pozycja z ekranów naszych kin, która spowodowała tak ogromne zamieszanie, że cała reszta gdzieś tam została zakopana i nikt w sumie o niej nie mówił. Szczerze mówiąc, dziwi mnie to, bo w tym przypadku. Mamy coś namacalnego, co może wzbudzać kontrowersje, różne sposoby spojrzenia. Na w przypadku tego, co się dzieje w kampanii wyborczej, no, wiecie dobrze, co nam się dzieje. lepiej o tym zapomnijmy. E, dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie, monoatyczne, ale tak czasem trzeba zrobić taki taki monotematyczny program i ten właśnie program który teraz powstał i się skończył życzę Państwu spokojnego wieczoru i poranka i kolejnego wieczoru i poranka i tak do ustranej śmierci do zobaczenia rafał.polityko.tv specjalnie dla Państwa króciutka bardzo lista sponsorów tego odcinka powstaje pytanie kto za tym wszystkim stoi kto zmierza ku konfrontacji ku antysocjalistycznej awanturze Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.